długa droga przed nami i wcale nie zmierzam do domu. Dzień dobry, witam 4 lutego 2023. Mamy sobotę, trochę pada, a my zmierzamy do pracy. Blisko, coraz bliżej. Taki serial był chyba nawet kiedyś, czy film. A ja coraz bliżej punktu docelowego, czyli miejsca, gdzie dzisiaj rozpoczynamy pracę. Fajnie mroźne powietrze. Jest chyba ze 2 stopnie na minusie. No i mamy zimę. Trochę wieje, ale ogólnie nie jest tak źle. Najgorsze jest tylko to, że dzisiaj starym trupem będziemy jeździć, no ale jakoś może damy radę. No, celem naszej podróży jest dzisiaj przystanek linii 525, znaczy tej podróży, którą teraz odbywam. A przystanek 525 jest właśnie tu. Tu, gdzie to startuje za chwilę 16. A my tu będziemy czekać na nasz autobus. Oczywiście mowa o przystanku numer 525, a nie linii 525, jak chyba powiedziałem przed chwilą. Za szybko szliśmy. Mam jeszcze 16 minut do odjazdu. Pogoda nie nastraja zbytnio na stanie na przystanku, no ale co zrobić. Z naprzeciwka jedzie autobus, którym będziemy jeździć, znaczy numer autobusu, a autobus będzie oczywiście inny. Dzisiaj jeżdżą na trasie dwa numery, 316 i 914, jak się nie mylę, albo 16, 916, ale chyba 914. Także my właśnie tym drugim niestety. A właśnie się rozpadał śnieg, patrzcie co się dzieje. Szok. Kolejny atak zimy dzisiaj. A najśmieszniejsze, że ten śnieg jest jak styropian. Myślałem, że będę musiał odśnieżać, ale obyło się bez odśnieżania. Wystarczyło zdmuchnąć dosłownie. Także zobaczymy, jak to dzisiaj się będzie jeździć. Mam nadzieję, że nie będzie ślisko. Na razie czekamy i będziemy ruszać w trasę. No i witam ze stanowiska dowodzenia. Na razie jeszcze bez mikrofonu, ale mam nadzieję, że coś słychać. Zmierzamy na Filipowicza. Na szczęście przestało padać, droga w porządku, nie jest ślisko, można jechać. 14.03, można powiedzieć, że punktualnie meldujemy się na pętli. Ale niestety długiego postoju nie mamy. Koniec, to znaczy koniec tego przejazdu, koniec pracy to jeszcze daleko, dopiero zaczynamy przecież, także ja się rozkładam i będziemy podążać dalej. Stoimy sobie na Filipowicza, tak się rozglądam teraz po okolicy, póki jeszcze widno, bo ponieważ mamy godzinę 14, to niebawem się zrobi ciemno. 3 minuty do odjazdu nam jeszcze pozostało. A dzisiaj pracujemy do 22.43 dokładnie.
autobus, tak jak mówiłem, 914, a dzisiaj jeździmy tylko we dwójkę na zmianę z autobusem 316, z autobusem 316. Także Solaris kontra MAN. Tutaj na wyświetlaczu, na zegarach pokazuje mi, że jest 2 stopnie na plusie, ale to oczywiście na 100% nie jest prawdziwe wskazanie, ponieważ jak wychodziłem z domu, to było 1,5 stopnia na minusie, a to było na jakieś 20 metrów nad ziemią, więc przy ziemi jest na pewno zimniej, więc na pewno to nie jest temperatura prawdziwa, że tak powiem. Podejrzewam, że jest koło minus 2 co najmniej. Tym bardziej, że to co spadnie śnieg, on przecież się nie rozpuszcza, zobaczcie, on się rozpuszcza tylko tam, gdzie jest posypana ulica. A tak nawet się nie rozpuszcza. Minuta do odjazdu, podjedziemy i będziemy zaraz jechać dalej. Nie wiem jak to dzisiaj się potoczy, bo nie chcę Was zanudzać kolejnym takim samym kursem na linii 23. Co prawda dzisiaj jest sobota, wtedy to był dzień w tygodniu. Już teraz to nawet nie pamiętam, jaki to był dzień. Wtorek? Zgaduję, bo nie pamiętam. Wyleciało mi z głowy. W każdym razie w sobotę na pewno inaczej się jeździ niż w tygodniu. No, ale od poniedziałku wraca wszystko to, co było, czyli korki, korki, zapchane miasto, szczególnie w godzinach szczytu i wszystko to, co jest związane z ruchem codziennym. Jako, że kończą się ferie niestety, wiem, ferie się kończą i nic na to nie poradzicie, ale wiecie, dla jednych kończą się ferie, dla drugich to normalny dzień pracy, tak jak dla mnie na przykład. Którzy mają wolne. Coś tutaj głośno szumi. A, bo ja dmuchawę włączyłem. To ja może teraz ściszę, będzie lepiej słychać. Także nic na to nie poradzimy. Trzeba się z tym, jak to się mówi, pogodzić. Mam nadzieję tylko, że ferie się skończą i szybko wróci, przyjdzie wiosna, żeby już nie męczyć tym śniegiem i tymi mrozami. Chociaż luty, wiadomo, jest nieobliczalny. Nawet jeszcze w marcu, jak w garncu, tak? To może być różnie. A w lutym, no to podobno ma być dosyć chłodno, więc trzeba się spodziewać wszystkiego. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Aha, dzisiaj będziecie mieli dodatkowy odcinek, jako że dzisiaj jest sobota. Więc dzisiaj, czyli 4 lutego, macie dodatkowy odcinek na kanale, ponieważ postanowiłem trochę zejść z tych odcinków. Żeby być bardziej na bieżąco, karetka, nie karetka, policja pojechała. No ale jak wy oglądacie ten odcinek, to już jest dawno po wszystkim, więc to tylko taka informacja. Chociaż zależy, kiedy ten odcinek się ukaże. Tak czy siak, jedziemy dalej w stronę Zielonych Wzgórz, ulicy Zielonogórskiej i pętli tam zlokalizowanej. Zatem w drogę.
taka ciekawostka. Dojechaliśmy do ulicy Miejskiej. Temperatura spadła o 3 stopnie. Tak jak mówiłem na końcówce, termometr pokazywał temperaturę plus 2, co raczej nie było dobrym wskazaniem. Tak teraz pokazuje minus 1, co też raczej wydaje mi się, że jest zawyżone. I podejrzewam, że tam było około 0, a tutaj jest około minus 3. Tak mi się wydaje. Jako że te many słyną z tego, że w nich termometr zawyża trochę. Przekłamuje, znaczy się, temperaturę. Także według mnie jest około minus 3 na podwórku. A sam fakt, że tutaj jest chłodniej niż tam na końcówce, no to całkiem możliwe. Chociaż szczerze mówiąc, spodziewałbym się, że odwrotnie, bo poza miastem powinno być chłodniej, a nie w mieście. No ale widać, jest inaczej. Kurde, włączył się piec i tak strasznie śmierdzi spalenizną. Znaczy takim spalonym paliwem, wiecie, jak czasami kopci diesel. Nie wiem, czy nie wyłączę tego pieca na razie, bo mi się wydaje, że gdzieś do środka po prostu spaliny się dostają. A tak fajnie ciepło, aż się nie chce wyłączać. Także to tak w ramach ciekawostki, jeśli chodzi o temperaturę. A my dalej podążamy w stronę, tym razem, dworca PKS-u. Zobaczymy, jak w sobotę wygląda ruch pod dworcem. Ulica Wyszyńskiego. Idziemy w stronę dworca. Sobotni popołudniowy ruch. Nic się nie dzieje. Cisza. A do tego jeszcze zima, więc czego tu wymagać? Z tego, co było ostatnio, tylko tyle, że w
sobotę. Ale pomyślałem, że może chcecie zobaczyć, jak to w sobotę wygląda. Także w skrócie wam pokażę. Bez przynudzania. Dzisiaj, jak widzicie, nawet tutaj na skrzyżowaniu jest mniejszy ruch, nie czeka się tyle, co wtedy. Ale sygnalizatory cały czas są włączone. Chociaż pamiętam, że kiedyś to tutaj było żółte światło pulsujące, a sygnalizatory włączały się tylko w godzinach szczytu. W ściśle określonych godzinach. No ale jest jak jest. Nie ma chętnych do wysiadania, to jedziemy. Tak się jeździ. Kto tu ma pierwszeństwo, ciekawe. Niewinny kierowca autobusu, bo ośmielił się ruszyć z przystanku. Żeby było śmieszniej, to tutaj nie ma przystanku takiego zatoczki, tylko jest po prostu pole wyznaczone do zatrzymania. Także jedziemy dalej. Zapraszam. Dalszą część podróży. Zobaczymy, co słychać nareszcie na dalszej części trasy. No, bardziej po polsku będzie. Znowu śnieg zaczyna padać, a w oddali widać ciemne chmury, więc podejrzewam, że nie wiem, czy to poszło, czy to dopiero przyjdzie do nas. Zobaczymy. Jesteśmy koło centrum handlowego. Jedynie tutaj chyba jest wzmożony ruch w sobotę, tak jak na co dzień. No bo wiadomo, ludzie w sobotę to zakupy, te sprawy do CPN-u przy okazji. Ale ogólnie ruch na Hetmańskiej jak na sobotę niewielki. Śnieg coraz bardziej się rozkręca, ale jednocześnie się przejaśniło tutaj. Także nie wiem, czy te chmury, które widzę na horyzoncie, to one dopiero zmierzają do nas. Czy one bokiem przechodzą, czy one w ogóle już odchodzą, nie wiem. Bo teoretycznie wiatru nie ma, ale patrząc na to, jak pada śnieg, to ten wiatr chyba jest zmienny. I ten śnieg też raz wieje w jedną stronę, raz w drugą. Także ciężko powiedzieć. Tak czy siak, śnieg pada. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy, bo dzisiaj w ciągu dnia już kilka razy była taka sytuacja, że była taka jakby gwałtowna zmiana pogody. Z rana nawet było ostre słońce przez kilka minut, a później tak zmiennie jest, właśnie tak jak teraz, że tu przejaśnienia, a za chwilę sypie takim, wiecie, zmrożonym śniegiem mocno. Styropianem dosłownie. Skręcamy Marczukowską, żeby nie zapomnieć, kurde, bo jeszcze pojadę prosto. A na którą godzinę? 15:18, tak? Nerwia mnie to, jak kierowcy podjeżdżają pod same pasy. Tak jakby nie było gdzie się zatrzymać.
bardziej, że światła są dosyć wysoko, więc im dalej staniesz, tym będziesz lepiej widzieć, nie? Ale niektórzy pchają się do przodu, a później autobus nie ma jak skręcić. Trochę przedarło się słońca przez chmury, ale to tylko dosłownie trochę. Także pogoda, jaka jest, widzicie, nie zachęca zbytnio. Na sanki nie pójdziesz, bo śniegu za mało. Na spacer z kolei za zimno i to tak, wiecie. Ale ponoć nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania, także trzeba wychodzić i korzystać z każdej pogody. Dotarliśmy na zielone wzgórza. Na zielonych wzgórzach jakoś droga wygląda jakby inaczej trochę niż wszędzie. Więcej śniegu. Może tutaj słabiej posypana była, czy jak? Ciężko powiedzieć. Ale już wszyscy, nie, dwie osoby zostały. Także praktycznie na pusto wracamy. Dojeżdżamy do pętli. Zaraz nam się światło zmieni oczywiście. Tak? A jak? To się nazywa wyczucie sytuacji. Zawsze tak jest. Jak na jednym skrzyżowaniu ci się ładnie trafi, to 90%, że na następnym postoisz. Zielona fala to fikcja, jak to niektórzy mówią. Ja po prostu uważam, że za wolno jechałem, bo zielona fala działa na określoną prędkość, czyli maksymalną dozwoloną na danym odcinku, a ja jechałem znacznie wolniej, bo w sumie nie spieszy mi się. No. Co, nikt nie wysiada? A nie, wysiada. Patrzę i nie widzę, jak to mówią. Jeszcze jedna osoba jedzie z nami na końcóweczkę. O, no, przed nami znowu czerwona. Tak jak mówiłem, to tak właśnie jest. Trzeba by było cały czas jechać jednym ciągiem i to określoną prędkością. No ale nieważne. Także dojeżdżamy do Zielonogórskiej. Dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, postojów zbyt dużo nie mam. A nawet jak są, no to krótkie. Dlatego też długo nie będziemy stali. Za chwilę praktycznie będziemy wracać z powrotem. Chyba 6 minut, czy ile jest postoju. Sorry, bo się zapchałem jabłkiem. W międzyczasie akurat pociąg zaczął jechać, więc włączyłem nagrywanie. Zobaczcie, teraz stoimy akurat naprzeciwko. Jest płyn. Jest. Tylko psika tam, gdzie akurat nie jest potrzebny. Wspaniale. Dalej nic nie widzę. W każdym razie przed nami właśnie miejsce, gdzie powstaje nowa stacja PKP. To będzie się chyba nazywać Białystok Zielone Wzgórza albo Zielonogórska, coś takiego, nie wiem, coś w tym stylu. No i tutaj akurat będzie peron, mniej więcej na tej wysokości. Tu, gdzie akurat widzieliście, pociąg jechał. Pociąg prawdopodobnie jechał od strony Bielska. Nie wiem, czy z Czeremchy, czy z Bielska, czy z Hajnówki, w każdym razie, a może z Siedlec, bo też potrafią jeździć. W każdym razie z tamtej strony prawdopodobnie. Mówię prawdopodobnie, bo nie widziałem tablicy. Także widzicie, tak to wygląda tutaj. Mnie tylko ciekawi, czy ten otwór został faktycznie zamurowany, czy tam są zrobione jakieś drzwi i jest jakąś, nie wiem, ziemiankę jakąś zrobili, bo w sumie całkiem fajna i długa piwnica by była pod torami, nie? Zawsze coś można schować. Przerwa szybko się kończy. Złe duchy.
poduszki trzymają mnie za koła, nie chcą puścić. Nastaliśmy się już. Nie, za deskami jest założone te wejście, teraz widziałem. Także nie zostały jakieś tam drzwi zrobione. Tak jakby deskami są zabite, założone, żeby nikt nie wchodził. Prawdopodobnie tam jest jakiś pewnego rodzaju schowek dla tych może pracowników, którzy tam robią tą stację, może jakiś magazyn zrobili, narzędzi. Ciężko powiedzieć, ale na pewno nie ma przejścia w każdym razie. Ciekawe, co z tym będzie później, po tym, jak już skończą ten przystanek kolejowy robić tutaj. A my w tym czasie jedziemy. Mamy dzisiaj jeszcze 4 kółka do zrobienia, a kończymy tak jak wtedy i będziemy zjeżdżać z Zielonych Wzgórz. I to wcale nie po trasie, tylko na skróty, tak jak wtedy. Zatem jedziemy ponownie na ulicę, a właściwie pierwszy raz dzisiaj, bo wtedy nie przejechaliśmy całego odcinka, tylko od przystanku Wiejska Pogodna. Także jedziemy w stronę Filipowicza. Jutro linia
linia 24, jutro niedziela. Też podejrzewam, że podobnym sprzętem będę jeździł, nie wierzę w nic lepszego. Zresztą z lepszych to są chyba tylko już te nowe Solarisy krótkie. Znaczy jutro linia 24, więc ciekawe, może z braku krótkich będzie długi, kto to wie. Zobaczymy jutro. I będzie też pojutrze, w poniedziałek. W poniedziałek będzie kolejny odcinek. U Was to będzie kolejny z rzędu. Nie wiem, czy jutro coś będę nagrywał, czy dopiero w poniedziałek. Więc jeśli będę nagrywał dopiero w poniedziałek, to u Was to będzie następny odcinek za tydzień. Będzie niespodzianka. A jeżeli jutro będę nagrywał, to za dwa tygodnie. Ewentualnie za, nie w następnym odcinku, tylko w jeszcze następnym. Bo ja już nie wiem, jak teraz te odcinki będą szły. Czy będą szły dwa razy w tygodniu, czy będzie jeden odcinek. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się układało. W każdym razie nie w następnym. Dobra, inaczej, bo zaraz namieszam tak, że sam nie będę wiedział, co chcę powiedzieć. Powiem w ten sposób. Albo w następnym, albo za dwa odcinki będzie niespodzianka. O ile wypali, będzie przejazd linią, której dawno już nie miałem. Ale jednocześnie jest to linia, która jeździ tylko po mieście. Więcej nie powiem, przekonacie się. Tak jak powiedziałem, albo w następnym, albo za dwa odcinki. Także zapraszam do oglądania. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czym pojeździmy. I też mnie ciekawi właśnie, czym my będziemy jeździć. Jako, że jest to linia, która jeździ krótki. Więc to może być zagadka dla mnie w tej chwili. Ja tam spodziewam się jakiegoś starego mana, ale może będzie coś trochę nowszego. Zobaczymy. A póki co grzejemy dalej na Filipowicza. Dochodzi 15.35. Powoli będzie się robić coraz ciemniej, chociaż dzisiaj 16.16 jest zachód słońca, więc jeszcze do zachodu trochę zostało. Ale już będzie coraz ciemniej. Ale dni są coraz dłuższe, także jeszcze trochę i będziemy więcej materiału mogli w dzień nagrać. A na razie musimy się cieszyć tym, co jest. Teraz już nagrywamy do całego odcinka. A my już wyjechaliśmy z Filipowicza jakiś czas temu. Jesteśmy na Nowym Mieście. Robi się coraz ciemniej. Także to chyba ostatnie chwile, kiedy jeszcze coś będzie w miarę dobrze widać przez przednie i boczne okna. Udało mi się, tak jak widzicie, albo i nie, na postoju trochę przednią szybę przemyć. Oczywiście śniegiem, ponieważ to nie mój samochód, nie mój autobus, więc nie ma tutaj nic, czym można by obsiukać. A tak jak kiedyś mówiłem, za czasów manów, to często woziłem jeszcze swoje płyny do mycia okien, płyny i szmatę, żeby w razie czego było czym wytrzeć. No bo mówię, w tych manach starych to były tak w niektórych brudne szyby, że trzeba było coś zrobić, żeby widoczność sobie poprawić. Wiadomo, z zewnątrz to można spryskiwaczem, można śniegiem, jak jest zima, gorzej latem, bo nie ma czym. A nawet w niektórych autobusach są bańki z wodą, kierowcy wożą, bo kiedyś, za dawnych czasów, nie było tak jak teraz chusteczek mokrych, które każdy może sobie włożyć do plecaka czy tam do torby i w razie potrzeby, kiedy chce rękę umyć, to sobie chusteczkę wyjmie i wytrze rękę.
to niektórzy kierowcy, a właściwie przed laty to wszyscy kierowcy przyzwyczaili się do tego, że woziło się taki 5-litrowy baniak popłynie do spryskiwacza i w nim była właśnie woda potrzebna do mycia rąk. Do tego jeszcze wozili też mydełko takie w dozowniku. A wcześniej, jak jeszcze nie było tych mydełek w dozowniku, to zwykłe mydło gdzieś w jakiejś mydelniczce i można było sobie zadbać o te czyste ręce. Bo to wiadomo, jak to kiedyś przy starszych sprzętach, to trzeba było trochę się pobrudzić. Bo nawet podniesienie klapy czy coś w tym stylu to powodowało, że ręce można było sobie ubrudzić. A żeby kierowca nie wyglądał jak jakiś brudas, to trzeba było sobie jakoś radzić. To właśnie w ten sposób sobie radzono. Bo przecież gdzie ma się umyć, na przykład umyć ręce kierowca gdzieś na końcówce? Nie ma łazienek. Kiedyś jak jeździliśmy linią 24 do Kastoramy, to było fajnie, bo podjeżdżało się pod Kastoramę. Podjeżdżało się pod Kastoramę i można było wtedy sobie zamknąć autobus i skorzystać z łazienki. Nawet był automat na jakieś tam ciastka, czy słodycze, czy nawet jakiegoś batonika takiego, wiecie, Seven Days'a, czy coś. Można było sobie zjeść, czy jakiś napój kupić. No ale później wyszły jakieś tam problemy, no i przestaliśmy dojeżdżać do Kastoramy. A, bo to było w czasie, kiedy Agata Meble się budowało chyba. I tam chyba poszło miejsce, bo Kastorama chciała, by autobus dojeżdżał, a Agata Meble z kolei chyba nie chciała i to takie, wiecie, to tak jak ze spółkami. Gadały jaskółki, że do dupy są spółki, nie? To tak samo i tutaj, jak autobus jeździł tylko do Kastoramy, to było wszystko ok, a jak stworzyły się dwa sklepy obok siebie, które chciały przyciągnąć klientów, zamiast właśnie wspólnie się dogadać, no to niestety dogadać się nie potrafiły i przestaliśmy jeździć do Kastoramy, ale dla nas to wcale, że tak powiem, żadna ujma, tym bardziej, że tam dosyć ciasno było na tym parkingu przed Kastoramą, żeby się wyrabiać tym przegubem. Jeszcze w tygodniu, jak się jeździło, to nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy w weekendy, jak się jeździło, czy w weekendy też się jeździło pod Kastoramę, czy tylko w dni robocze, ale chyba codziennie. Już teraz nawet nie pamiętam z tego wszystkiego. To jeszcze krótkim to tam by się dało powyrabiać, ale długim to były problemy. Więc większość kierowców wcale nie była z tego powodu niezadowolona. Wręcz przeciwnie. No jedyna strata to taka, że był fajny kibelek, ciepło, szczególnie zimą. A latem była klima, więc jak się jeździło takim mazakiem starym, albo jakimś Mercedesem bez klimy czy manem, to można było tam pójść trochę świeżego powietrza, poddychać w tym klimatyzowanym pomieszczeniu. No ale to w sumie tylko tyle. A potem dojeżdżaliśmy już tylko do Herberta. I tak już chyba kilka ładnych lat. Praktycznie od momentu, kiedy zaczęli budować, czy już kiedy otworzyli tą Agatę Meble. Także od tamtej pory nie jeździmy do Kastoramy. Tak to mniej więcej wygląda. No i cóż, jedziemy dalej. Tu mamy czerwone. Na razie jesteśmy o czasie. Czekajcie, bo tu jest 16. O, tu jest 16:18. No tak, powinniśmy być już na przystanku, no ale trzyma nas światło, więc chwilę będziemy pewnie z minutę opóźnieni. No ale to jest nic. Także jedziemy dalej. Czekamy na zielone i jedziemy dalej. No my znowu dotarliśmy do piekarni, znaczy się na Końcowy, na Zieloną Górską. No właśnie, Końcowy, piekarnia powinien być, a nie jakiś pętla. Jak zwał, tak zwał, wiadomo gdzie jesteśmy, ale jest przystanek piekarnia, Hetmańska Piekarnia jest przystanek, jak się jedzie 107, jak się nie mylę, nie, jak dobrze pamiętam.
siódemka inaczej jeździła. O. Teraz to siódemka już nie jeździ prosto przez Hetmańską, tylko skręca chyba, tak? Kurna, już ja nawet... No tak, teraz to siódemka przez osiedle przecież jeździ. A wcześniej Hetmańską prosto i tam później z Hetmańskiej, znowu Hetmańskiej w Hetmańską. I później dalej. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo, jakoś ciemno w tym autobusie dziwnie. Mało żarówek się świeci. No ale to nie mamy na to wpływu. No i co? Przyjechaliśmy i mamy postoju raptem 5 minut i jedziemy z powrotem. I widzicie, wtedy mówiłem, jak jeździliśmy na 23, to mówiłem, że mogłyby być przerwy na Filipowicza. No i tutaj właśnie w tym rozkładzie sobotnim przerwy na Filipowicza są. I to nawet dwie. 17.44 będę miał przerwę, a później następną 19.51. Że bardzo fajnie, tam przynajmniej jest cisza, spokój. Znowu pojechał pociąg chyba z Bielska, bo stamtąd wyjechał do strony Krosina. Podobny skład jak wtedy. Nie będę się błaźnił, bo nie znam oznaczeń tych składów, ale to są te takie, wiecie, króciutkie z żuberkiem na boku. No, także jesteśmy znowu na końcóweczce, 5 minut postoju i będziemy wracać zaraz na Filipowicza i tam będziemy mieli w końcu dzisiaj pierwszą przerwę kanapkową. No i dojechaliśmy na Filipowicza. Czas na kanapeczkę pierwszą dzisiaj. Mamy 17 minut przerwy. No i teraz dylemat, gasić silnik czy nie gasić. Teoretycznie nie jest zimno, ale te stare pudła mają to do siebie, że one
dojazdy może i są fajne, ale jeśli chodzi o izolację cieplną, to tak średnio bym powiedział, tak średnio. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. I praktycznie kilka minut po zgaszeniu zaraz się robi zimno. Zapomniałem wyłączyć. Ej, skleroza, że tak powiem. O, widzicie, ale temperatura chyba spadła, bo dojechaliśmy tutaj na Filipowicza i teraz nawet tutaj pokazuje minus 1 stopień, czyli na mieście może być już znacznie chłodniej. Powinno być minus 3 nawet na mieście, a dzisiaj w nocy chyba nawet do minus 5 czy coś takiego ma spaść temperatura. No dobrze, to ja sobie coś zjem, bo nie ukrywam, dzisiaj jestem tylko po śniadaniu, a jest już godzina 17.40, więc czas najwyższy. Także do zobaczenia za chwilę, a ja zajmę się tutaj prowiantem swoim. A przed nami jeszcze dzisiaj dwie kanapki chyba, tak? Czy jedna? 19.51 i chyba jeszcze jedna. Zobaczę aż z ciekawości. Światło. 18.50 i 19.51, czyli teraz trzy przerwy kanapkowe pod rząd będą. Tutaj, następna na Zielonych Wzgórzach i trzecia, jak wrócimy na Filipowicza znowu, 18.49, tak? Nie, 18.49 druga i jak wrócimy 19.51 na Filipowicza, będzie znowu przerwa. Czyli teraz jedziemy na Zielone Wzgórze. Zaraz namieszam i będzie. Dobra, do zobaczenia później. Jedzie pośpieszna 104, autobus 301. Dzisiaj chyba też z czasem mają kiepsko. Z tego co ja pamiętam, raz jak jeździłem w weekend, to chyba też trzeba było ostro ganiać, żeby wyrobić się w czasie. O, i temperatura się podniosła. 0 się zrobiło stopni. O, nawet pasażer się znalazł. Fajny przystanek tutaj jest, pod lasem. Na końcowy super. Wszystkie końcowe powinny być tak właśnie na obrzeżach miasta, żeby tu tak przyjemnie się można było zrelaksować. Teraz wieczorem to jak wieczorem, ale wiecie, w ciągu dnia, latem na przykład, jak jest ładna pogoda, super. No dobra, ale ja miałem jeść, kurde, ja nawet przy jedzeniu będę gadał. O, ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Nic nie będzie. Trzeba wstać w końcu, ile można jeść. Idziemy, zobaczymy, co tu słychać z tyłu. A że to krótki autobus, to za wiele nie ma co oglądać. No i dmuchawy chodzą. Teoretycznie. Oj, sorry. Chyba jeszcze kanapka się nie przyjęła do końca. Dmuchawy chodzą, ale czy one grzeją? Powiem szczerze, grzeją. Tylko to jest takie grzanie, że nic nie czuć. Tutaj nic. No i grzejniki, które... Wiadomo, grzejniki będą ciepłe, ale grzejniki tak szybko, tak intensywnie nie oddają ciepła bez wspomagania, że tak powiem, więc musiały być nadmuch, a tu tak naprawdę jest tylko jeden nadmuch. O, widzicie? Jest niespodzianka. Osi witamin Water Zero, magnes plus witamina. Takim czymś chcieliście mnie napoić? Matko Święta, już ja bym 3 dni nie zasnął. Żartuję. No, niestety, szkoda, że otwarte. Jakby było nieotwarte, to rozumiem, ale co mi z tego? Śmieć. Nic poza tym nie znalazłem. Także tak to wygląda. Stoimy sobie na końcowym, tak jak mówiłem, w
Całkiem przyjemna okolica. Czekajcie, gdzieś tu przyciski były. Całkiem przyjemna okolica. Zastanawia mnie jedna rzecz, że tutaj nawet nie boją się parkować samochodów na tym parkingu. To mnie ciekawi. Bo ja to bym się tutaj bał. Mimo tego, że są latarnie, że jest oświetlone. A parkingi są nawet tutaj, z tyłu, za tymi barierkami. Tu jest przejazd, ale są i parkingi. Także taka ciekawostka. Fajnie pomyślane, no ale widzicie, nie sprawdza się w naszym realnym świecie. Fajna pętla, fajna. Bez dwóch zdań. I tak jak mówiłem ostatnio, fajnie tutaj by było w tym bloczku sobie kupić mieszkanko tam gdzieś na samej górze, w tym takim długim balkonie, gdzieś po środku bloku najlepiej. Albo nawet na takim piętrze powyżej koron drzew, żeby można było sobie na las patrzeć. No ale cóż, pomarzyć można, nie? Jak to ja mówiłem, zawsze nie mam planów, mam marzenia, bo plany to mi się nigdy nie sprawdzają, chociaż niektórzy twierdzą, że trzeba mieć plany, a nie marzenia, to wtedy się do czegoś dąży. No ja dążę do marzeń. Spełniam swoje marzenia, jeśli jest to możliwe. A zazwyczaj z planami jest tak, że z planów nic nie wychodzi. Przynajmniej w moim przypadku. No dobrze, ile do odjazdu? 6 minut. To jeszcze dajcie mi chwilę. Będziemy jechać. Teraz z 3 przerwy to jeszcze się nafikam. A potem już do końca będziemy chyba tylko na okrągło ganiać. Bez żadnych przerw, bez żadnych ulg, że tak powiem. Dawno nie padało, nie? No to już zaczęło. Na szczęście to taki, wiecie, śnieg. Jakby ktoś, komuś poduszka się rozerwała. No ale jaki by nie był, to pada, nie? Tak jak mówiłem, to jest śnieg taki, wiecie, zmarznięty. On sobie fruwa. Nie jest ciężki, nie opada gwałtownie, tylko tak sobie właśnie fruwa. Jest niegroźny. Ale oczywiście jak spada na rozgrzaną szybę w samochodzie, się rozpuszcza i teraz jak użyję wycieraczek, to będzie zamarzać. No, ale to takie niewielki dyskomfort w czasie jazdy, że tak powiem. Zima w końcu musi padać, a do tego luty. Na szczęście luty ma tylko 20, albo na nieszczęście, jak to woli. Ma tylko 28 dni. Kto się urodził 29 lutego, to raczej nie ma powodów do radości, bo co 4 lata obchodzi urodziny. Tak jak mój brat. On się właśnie urodził na przełomie 28 i 29 lutego, ale niestety cały poród zakończył się 29 lutego i niestety taką datę mu wpisali w akcie urodzenia. Jedziemy teraz na Filipowicza, na Zielone Wzgórza. Filipowicza już mamy za sobą. Ostatnio jak jechałem, poprzednim razem, jakieś zimno 23, to tutaj któregoś kółka o mało brakowało, abym skręcił w prawo. Tak jak trójka z przyzwyczajenia. No bo na 23 jeżdżę rzadko, a na trójce znacznie częściej. Ale na szczęście w ostatniej chwili się opamiętałem i pojechałem prosto. A tu tymczasem śnieg przestaje padać już. Tak jak zapowiadali przelotne opady śniegu. W dniu dzisiejszym. Jedziemy. A ja melduję się już po raz kolejny na Filipowicza. Po raz przedostatni dzisiaj. Bo mamy już godzinę prawie 20, więc do końca dzisiejszego dnia pozostało nam jeszcze 2,5 godziny, trochę ponad 2,5 godziny. Więc przyjedziemy tutaj jeszcze raz tylko i już jak stąd zjedziemy,
na Zielonogórską, to potem będziemy kończyć pracę na dzisiaj. Pogoda się nie zmieniła, w sumie śnieg raz pada, raz nie pada. W tej chwili znowu pokazuje 1 stopień na plusie. Także myślę, że to są tylko takie błędy wynikające z pomiaru tego termometru. O, teraz 0 pokazuje, raz 0, raz 1. Wcześniej było minus 1. Także tak czy siak temperatura jest, myślę, około minus 1, minus 2 stopnie, bo śnieg jest zmarznięty. Nie da się z niego bałwana lepić, bo próbowałem. Jak chodziłem sprawdzać, czy koła są. Nie, chodziłem sprawdzić, czy rowery stoją do tego zielonego domku z białym daszkiem. No, także tak to wygląda. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jeszcze 9 minut przerwy przed nami. Niedawno pojechała pośpieszna 104, jak zwykle. Zrobiła kółko i poleciała na miasto. Pewnie jak będziemy wracać na Zielone Wzgórza, to spotkamy ją na mieście gdzieś tutaj w okolicy wiejskiej. Chyba że zdąży przejechać ten odcinek i pomknie już w kawaleryjską. I tak to wygląda. O, ktoś nawet tutaj spaceruje. Ciekawe tylko, czy na przystanek, czy na piechotę do Śródlesia. O, tam ktoś z kolei sobie spacerkiem wraca. Tutaj fajnie jest, bo mieszkając tutaj na tym osiedlu, to fajnie tutaj można sobie spacerować, bo chodnik ten ciągnie się aż do Śródlesia i można sobie normalnie na piechotkę chodzić. Nie wspomnę już o tym, że rowerami jeździć też można. Także całkiem przyjemnie. No i cóż, stoimy zatem. Zimno. W autobusie chyba trzeba będzie odpalić silnik, bo bez tego zaraz będzie zimno. Także to chyba tyle na tą chwilę. Zaraz będziemy ruszać dalej w trasę. No i będziemy powoli kończyć dzisiejsze spotkanie na linii, dzisiejszą przejażdżkę na linii 23. Sobotnią przejażdżkę. Jak na razie całkiem sporo ludzi jeździ jak na tę porę, szczególnie w okolicy dworca PKS. Muszę odpalić, bo już naprawdę powiało chłodem. Pomimo tego, że włączyłem piec, ale co z tego, jak to momentalnie się schładza wszystko. No dobra, nie przynudzam. Jedziemy. Jedziemy, jak coś będzie się działo ciekawego, to na pewno się odezwę. No i dojechaliśmy po raz ostatni dzisiaj na Filipowicza. Zaraz będziemy ruszać w stronę miasta. I będziemy powoli kończyć na dzisiaj zabawę. I zjeżdżać do zajezdni. Ale teraz jeszcze co mamy 8 minut ostatniej przerwy dzisiaj, bo dojedziemy do Zielonogórskiej, to od razu będziemy tam pewnie 3 minutki postoju i będziemy zjeżdżać do zajezdni, tak czy siak, czy jak. Ale czekajcie, już się pogubiłem z tym wszystkim. No nawet 5 minut, a nie, to tutaj 5 minut stoimy. Czekajcie, to jest droga 36, 37, nawet minutkę tylko będziemy stali na Zielonogórskiej i będziemy zjeżdżać do domu, do zajezdni. I tak oto przejdzie do historii dzisiejsza zmiana, dzisiejszy dzień. A co jutro nas czeka? Jutro
Jutro czeka nas, znaczy jutro, u mnie to jutro, u was to, jeżeli będę coś nagrywał jutro, bo jeszcze nie wiem, jak to się jutro potoczy, ponieważ to będzie linia 24, więc w zasadzie nic niezwykłego. Aczkolwiek jutro jest ostatni dzień ferii, więc prawdopodobnie zaczną się powroty, tak zwane. Powroty z ferii i co po niektórzy z was, którzy uczycie się na przykład w szkołach średnich, mieszkacie w internatach, no to będą już niektórzy z was jutro już przyjeżdżali do internatów. Część z was przyjeżdża jutro, a część w poniedziałek od razu do szkoły. Skąd to wiem? Bo któregoś pięknego razu jeździłem dwójką i dwójką jeździłem właśnie w niedzielę do późnej godziny wieczorem i widziałem, co się dzieje w okolicy dworca PKP, ile przyjeżdża młodzieży do Białegostoku w taki zwykły tydzień, nie po feriach, tylko w zwykły tydzień. A jak sobie pomyślę, co się będzie działo na dworcu jutro, no to można sobie tylko wyobrazić, bo nie dość, że będą to powroty z ferii, to jeszcze i no właśnie niektórzy będą przyjeżdżać właśnie do Białegostoku, by od poniedziałku zacząć naukę w szkole, by zamieszkać, zalogować się, że tak powiem, w internacie. Także tak to wygląda. My jutro na 24, co prawda nie będziemy koło dworca jeździć, ale ludzi też na pewno sporo będzie jeździć, szczególnie w godzinach takich popołudniowych, tak mi się wydaje, bo będziecie wracać do domów z zimowisk różnego rodzaju, bo jak ktoś pojechał na zimowisko, no to też turnus się kończy dzisiaj, jutro. Dzisiaj pewnie też na dworcu sporo ludzi, nawet tutaj na 23 sporo ludzi z walizkami z dworca PKS-u podróżowało. Także tak to mniej więcej wygląda. Zatem za chwilę ruszamy, a ja się z wami spotkam jeszcze pewnie na podsumowaniu dzisiejszego dnia. A podsumowanie będzie gdzieś w okolicy pętli na Zielonogórskiej, tak mi się wydaje, no bo może coś jeszcze się wydarzy po drodze, może jakiś objazd się trafi. Takie rzeczy są nie do przewidzenia. Oby nic się nie wydarzyło, obyśmy spokojnie dzisiaj skończyli pracę. Także do później, a właściwie do za chwilę. Zbliżamy się do dworca PKS, PKP, a przez stacje przetaczają się akurat wielkie beczki z paliwem prawdopodobnie. Kia TX. Pewnie nie widzicie tego na kamerze, takie czarne podłużne zbiorniki przetaczające się przez stację naszą. Zaraz podjedziemy bliżej, o ile pociąg się nie skończy. Właśnie akurat ostatni wagon jedzie. Pojechały pewnie na Sokółkę, bo tam są magazyny tych CPN. Już nie widać, schowały się za hałdą piasku akurat. A my będziemy jechać w tamtą stronę, tylko że my jeszcze musimy się zatrzymać na przystanku. Zanim dojedziemy do wiaduktu, to już nie będzie nic widać pewnie. Bo cysterny cały czas się toczą. To prawdopodobnie ciekawe, czy puste, czy pełne. Pojechały. Skoro pojechały tam do tego magazynu, możliwe, że powiozły paliwo. Czasem stoimy, czekajcie. Widzicie, jeszcze nie możemy jechać na dodatek, bo za wcześnie ruszymy, także musimy postać. Także niestety cysterny nam uciekną. Myślałem, że może złapiemy je pod wiaduktem, akurat będziemy koło nich przejeżdżać. Ale nic z tego.
No nic, chwilę postoju, bo jesteśmy minutkę za wcześnie, tak się czas ładnie poskładał. Musimy odstać swoje, żeby nie wyjechać za wcześnie. Ulica Wrocławska i zostaliśmy sami. Wszyscy pasażerowie już powysiadali, a całkiem sporo jechało pasażerów, jak na ostatnie kółko. I tak się zastanawiam, czy ja przypadkiem dzisiaj nie zjeżdżam ostatni z tej linii, bo nigdzie nie mijałem 23 w drugą stronę. Więc nie wiem, czy ja miałem dłuższy rozkład. Myślałem, że krótszy, bo ja w sumie zjeżdżam 22.40. Myślałem, że dłużej jeździ 23 w sobotę, ale wychodzi na to, że chyba to ja dzisiaj zjeżdżam jako ostatni. Być może się mylę, nie wiem. Musiałbym sprawdzić. W każdym razie przez całą drogę nie widziałem 23, żeby jechało w przeciwną stronę. Co raczej by było trochę dziwne, bo nawet jeżeli nie byłbym ostatni, to moim zdaniem 23 powinno zjeżdżać jedno z Zielonych Wzgórz, a drugie z Filipowicza mogłoby zjeżdżać. No ale tak jak mówię, nie widziałem. Albo nie widziałem, albo nie jechało. Także nie dam sobie rękę uciąć. Być może jak sprawdzę, to się okaże. Jak nie zapomnę, to napiszę, czy to ja byłem ostatni, czy nie. Zresztą, co to za różnica? Znowu jakiś doszukuje się tutaj ciekawostek na siłę. Także cóż, będziemy się żegnać. Na dzisiaj to będzie chyba wszystko. Podsumowując dzisiejszy dzień, mogę powiedzieć, że całkiem przyjemnie się jeździ w sobotę na tej 23. Nie wiem jak w niedzielę, ale w sobotę jest całkiem fajnie. Aczkolwiek dosyć trzeba się, no może nie tyle spinać, co po prostu no trzeba pojeździć trochę. Ostatnie kółko, co prawda, tak na luzaku, bo prędkości też specjalnie tutaj dużych nie rozwijałem, żeby czasu nie przekroczyć. Także można powiedzieć, że na spokojnie można sobie trasę przejechać bez problemu. Cały ten rozkład praktycznie, nie wiem jak tam z rana, bo ja jeździłem od godziny 13.40. I tak to wygląda, nic się nie wydarzyło. Spokojnie na mieście też, bez żadnych problemów, bez objazdów, bez korków, bez większych problemów. Oby tak zawsze było jak dzisiaj. Jutro linia 24. A pojutrze, czyli u Was to chyba będzie następny odcinek, niespodzianka, o której mówiłem. Również linia dla mnie egzotyczna, aczkolwiek nie będzie to linia poza miasto. Przekonacie się w następnym filmie. My wjeżdżamy na pętlę, kilka minut postoju, tam chyba mówiłem wtedy ile? Minuta, tak? No, minuta postoju będzie i będziemy wracać. Znaczy wracać, będziemy zjeżdżać do zajezdni. Już nie po trasie, tylko spędli prosto w prawo, znaczy skręcimy prosto w prawo, tak. Skręcimy w prawo i prosto Hetmańską. Pod tunel i na ulicę Składową. Także dobrej nocy Wam życzę. Dobrej jest nocy, miłego dnia, w zależności od tego, kiedy oglądacie. Szerokości i pozdrawiam. Do następnego filmu. Trzymajcie się.